Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj na podnośniku Audi A3 na wyciek. Przy ostatnim widzieliście shorta, jak spadła rolka i pasek. To jest właśnie to. I tutaj jak wymienialiśmy właścicielowi rolkę i pasek, zauważył Michał wyciek. Ciężko go było nie zauważyć. Ciężko go było nie zauważyć, tak. I wyciek z Simmering na wale, tak? No najprawdopodobniej tak, to jest raczej pewne, że tutaj jest Simmeringa na wale. I tutaj jest rozrząd na łańcuchu, będziemy demontować, bo tutaj też taka historia, zadzwoniłem do właściciela, że teoretycznie można byłoby sam Simmering podmienić, wymyć i powinno być ok. Natomiast tutaj oni też to auto kupili to auto nie tak dawno. Nie wiadomo była, czy rozrząd kiedykolwiek był wymieniany, prawdopodobnie nie. I tutaj nawet małżonka właściciela poprosiła, aby jednak rozrząd wymienić. Czyli będziemy demontować obudowę. Pokażemy wam, co trzeba zdemontować do rozrządu. Tutaj tak z ciekawostek jeszcze takich, co Michał znalazł, to tak, stabilizator. Opiera się o wydech. Albo wydech o stabilizator. A co ciekawe, jak był się Michał przejazd, nic się nie tuczy. Poza tym, że gdzieś tam tucze. Druga rzecz, którą Michał znalazł. Bardziej z lewej strony będzie widać. A tutaj też widać tarcze, że są. Ale tu jeszcze są ładne. Tu są jeszcze ładne. Bardziej od zewnątrz. O, od wewnątrz tak wygląda. A tak wygląda. Od zewnątrz, tak się oświecimy jakoś. O, tak to wygląda. Czyli tutaj hamowania nie ma. Czyli tutaj po naprawie rozrządu trzeba będzie powiedzieć właścicielom, aby sobie jeszcze zabezpieczyli środki na wymianę układu hamulcowego. Z tyłu może od razu zobaczymy, jak to wygląda. Z tyłu chyba. Tył do dojechania. Klocki do dojechania. A tarcze do wymiany. Komplet. Też jest w stanie bardzo kiepskim. A ogólnie jak od dołu wygląda? Jak Audi? Nie ma źle. No to bierzemy się na demontaż rozrządu. Tutaj chyba od góry jakichś wycieków nie ma. Poświecimy? Nie, tu jest sucho wszystko. Czyli prawdopodobnie diagnoza będzie słuszna i tak musimy tutaj zdemontować miskę. Tutaj zanim wjechaliśmy na podnośnik, na zewnątrz rozgrzaliśmy samochód, wlaliśmy płukankę i przy okazji zrobimy serwis olejowy, bo też tutaj po zakupie właściciele nie wymieniali oleju. No, tak to wygląda. Będziemy mieć coś rozebrane, to dogramy kolejną część. Czyli tutaj mamy zdemontowaną miskę Audi i mamy zdemontowaną boczną pokrywę rozrządu. I co mówisz, że widać, że rozrząd był zmieniony? Mhm. Dwa kolory łańcucha. No. Czyli ktoś zmieniał bez tego dolnego łańcucha od pompy, tak? No raczej na pewno tak. I tutaj mamy tą tulejeczkę, po której pracuje na Simmering. Też pasuje ją zmienić, bo jest już wyczuwalny rant. Wyczuwalny rowek. Czyli co? Trzeba zobaczyć, bo my też zamówiliśmy zestaw, tak? Miał być. Simmering twardy strasz. Czyli Simmering też mógł. Albo chyba, że było dawno wymieniony, nie? No właśnie. Albo nie wymieniony wcale. Albo nie wymieniony wcale Simmering. Nie no, rozrząd raczej wiesz co, był chyba zmieniany. Ja się zobaczę, jak go rozbiorę, czy jakikolwiek producent się pod tym podpisał, czy nie. Ale tutaj widać, że płukanka zaczęła też działać, nie? Dobrze, że wlaliśmy w ogóle płukankę, bo tutaj ten kolor wnętrza silnika świadczy o tym, że często olej nie był wymieniany albo był bardzo kiepskiej jakości, nie? No, można sobie porównać we wcześniejszych filmach, jak robiliśmy rozrząd. Tak. W silniku, który był regularnie wymieniany olej razem z płukanką, tam praktycznie nie było co czyścić. A to popatrzcie. No, wszystko się skrobie. Wszystko się skrobie.
Patrzcie się tutaj, jaka warstwa tego nagaru. Widzicie, dlaczego ktoś mi dalej pyta, albo wy, albo też część z was pisze, że nie stosujecie pukanek i olej można wlać byle jaki, a tutaj jednak widzicie, jak ważne jest i stosowanie pukanek, i olej wysokiej jakości. Tutaj widać, jak nam zaczęło już ta pukanka puszczać to wszystko, nie? Tutaj tak samo widać też przejaśnienia, to widać, że to doczyściło. Wiadomo, tutaj też nie możecie tutaj liczyć na jakiś cud, że wlejecie jedną pukankę i wam wyjdzie silnik idealnie czysty. To też jest proces, który i długo się tworzy w silniku, i długo z nim się walczy. Czyli teraz zrobiliśmy jedną pukankę, wymienimy olej na wysokiej jakości i trzeba będzie kolejny interwał troszkę skrócić. Czyli tak gdzieś może po 5000, żeby przyjechać, zrobić znowu pukankę i znowu dalać już olejem, i wtedy już te interwały można będzie stosować. Stosować będzie można normalnie. Co 10 tysięcy, tak. Tutaj też zanim zamontujemy rożon, to maksymalnie to wszystko z tego nagaru, to wszystko w miarę możliwości domyjemy. Tutaj zdemontujemy zaraz tą obudowę boczną, bo to górą ma wyjść, nie? Górą, no muszę tak. Sobie właśnie opuścić auto. Opuścimy samochód i pokażę wam od wewnątrz tej obudowy też, ile tego wszystkiego się zbiera. Zanim przejdziemy do pokrywy rozrządu, tutaj pokażemy. Tutaj są zamontowane blokady. O, tutaj. Ty, nie grał. Nie grał. A luźny, nie? On luźnowy. Luźny, jak to mówi? Łańcuch na amerykańskim raperze. Dobra. Na cyganie. No, wracając teraz do pokrywy, do pukania silnika albo do niepukania silników, to widzicie tutaj sami, jak wygląda silnik, w którym nie wymienia się oleju, albo się wymienia na kiepskiej jakości olej. Ta pukanka zaczęła już działać, widać, ale to nie ma cudów na świecie. Patrzcie, co tu jest. Szału nie ma. Szału nie ma. Dlatego za każdym razem pukać, żeby do takiego stanu nie doprowadzić, tak? Moim zdaniem tak. Nie wiem, zalejemy sobie tym czymś na noc? Ale no zaraz, zaraz pójdę ten. Zaraz spróbuję domyć i zobaczymy, jak puści. Z pierwszego. Z pierwszego zobaczymy, jak puści. Potem wam pokażemy przed montażem, jak doczyszczone jest wszystko. I tutaj rozrząd był, Michał, wymieniany. Tylko też nie wiem, czy to sam łańcuch, silniki plus. Wiesz co, wariator był zmieniany, bo. Nie wiem, zobaczymy numer stóp. Co to jest? Wydaje mi się, że raczej było to zmieniane. Ale też nie wiemy kiedy, ile ma przejechane, bo to jest świeży zakup. Samolot. Dobra, szukamy innych numerów, ale to już później. No, jak rozbierzemy. No, może na ślizgach coś będzie chociaż napisane. Rozbieramy i czyścimy, no a potem montaż jeszcze oczywiście będziemy szukać tej tulejki, bo nigdzie nie występuje zamknik, a zawsze były, nie? Dostępne. Ostatnio jak robiliśmy, to właśnie było. Zobaczymy, co nam się uda zlokalizować. I tak. I tak zaczynam zawsze, zauważyłem, chujowo może trochę. Dobrze jest. Dobrze jest. Mamy tutaj zdemontowany rozrząd. Pokażemy części, które będziemy wymieniać na nowe, które są na zestawie. To są wszystko stare części. Tak, to są wszystko stare. Pokażemy też jeden element, który był uszkodzony i który tutaj właścicielka miała nosa, żeby jednak wymienić ten rozrząd. Może zaczniemy, Michał, od elementów, które widzieliście, że były tak bardzo znagarowane. Jak się doczyściły? Jak się doczyściły. Powiem wam, że tutaj nie w minutach czas, a w godzinach czyszczenia. Pokażę wam. O, widzicie, to jest wszystko teraz doczyszczone. Czyściuteńkie. Miskę teraz pokażemy.
Simmering będziemy dopiero wbijać na aucie, czy od razu? Raczej na aucie się wbija. No, tutaj macie miskę, wszystko jest doczyszczone, widzieliście jak to wyglądało. Powiem szczerze, że jak już to czyszczenie trwało długo, to zastanawiałem się ile kosztuje miska i obudowa, że to się tak czyści. No ale oczywiście tutaj taki żal, bo na pewno miska kosztuje dużo więcej i na pewno dużo więcej kosztuje obudowa rozrządu. Tutaj mamy elementy, które będziemy zdemontowaliśmy. Tak. I to jest tak, to co już wczoraj mówiłem, że te dwa łańcuchy są różne, w sensie ten łańcuch był zmieniany od rozrządu, od napędu pompy nie był zmieniany, bo tutaj nawet na napinaczu mamy jeszcze znaki oryginału. Czyli tutaj... Więc to jeszcze nie było ruszane. Ten łańcuch od rozrządu i tak dalej to było zmieniane, ale na jakiej firmy, powiem szczerze, nie wiem, wpisuję te numery, tak jak widzieliście wcześniej, nic mi nie wychodzi poza jakimiś samolotami, na każdej części po kolei. Dokładnie. Teoretycznie na napinaczach nie widać jakiegoś wytarcia. Czyli zazwyczaj tutaj takie rowki, tam gdzie łańcuch pracuje. Więc możliwe, że to było nawet jakoś nie tak strasznie dawno zmieniane. Natomiast... Ale tu jest fajny przypadek. Jest pęknięta płoza, co pierwszy raz się spotykam w grupie Volkswagena z pękniętą płozą. Też rady czuć? Tak, trzymaj jak najbardziej. No, widzicie? Jest to na jakimś zatrzasku tutaj, od góry, a tu od dołu chyba też było na zatrzasku. Tak, i sobie ten zatrzask pęknął. Przypuszczam, że pewnie taniej w produkcji im to tak wyszło, żeby ten element ślizgowy zrobić po prostu z lepszego materiału. Resztę z jakiegoś tam najzwyklejszego plastiku, no i zrobili to na wcisk. Bo tak jak na przykład mamy w nowym... Ciekawe, to jest płoza, która... To jest płoza od napinacza. Tak, bo ta tą wyższą... I tutaj widać, że jest to wszystko jednolite. Nie jest zrobiony żaden zatrzask, żadna jakaś dodatkowa konstrukcja. Inżynierska. Jeden problem się nam pojawił, a zanim o problemie, to może pokażemy tą tulejkę, co zamówiliśmy, gdzie pracuje po niej Simmering. Widzicie, tutaj Michał wam wczoraj pokazywał, znaczy wczoraj, no wczoraj my demontowali, pokazywał wam tam, tak, że tam gdzie pracuje Simmering, że taki element gumowy, jak twardnieje, robi się na tyle twardy, że może uszkodzić metal, tak? No robi nam żar. Co tu mamy? Taką tuleczkę i właśnie po tej powierzchni pracuje nam Simmering. Tutaj tak dobrze, że to jest element wymienny, bo w wielu przypadkach dawno nie było tego wymiennego, tylko... Znaczy, no to było przeważnie z wałem. Część wału, dokładnie. A problem nam się pojawił, ale to jest w miarę standardowo, bo jeszcze się nam nie udało, żeby to trafić za pierwszym razem. Dolne koło od rozrządu. Zrobili jakąś zmianę konstrukcyjną właśnie na łańcuch od napędu pompy i w starych typach to tylne koło, które nam napędza pompę, ma większą średnicę. W nowych już jest mniejsza średnica. Więc z automatu nam nie pasuje. Powiem szczerze, tak. Był jeszcze plan, żeby założyć na tym starym. Natomiast po umyciu tego, nie wiem, jakbyś Michał przyświecił, ja zoomowa zrobię. Po wymyciu tego, widzicie, jak tu jest wszędzie podbijany łańcuch. O. Bo to koło już minimum drugi rozrząd robi, nie? Tak, a to jest automat 2.6 czy 2.7 rok? 6. 6, więc tutaj jest to już wyeksploatowane. I tutaj kosztem tego, że musimy poświęcić więcej czasu, Magda pojechała i takie koło dodatkowo kupić, tak? No, bo tutaj też mamy właśnie ten nowy łańcuch od pompy. Mamy też od razu napinacz do niego, no ale tutaj mamy nowe koło, które przyszło nam w zestawie, teraz znowu ty poświeć, no i to już nam łańcuch nie zazębia się po prostu. Nie zazębia. Damy do starego koła, no to jest... O, tak ma być. Jest tak jak ma być. Dobra, my tutaj teraz czekamy na Magdę, aż przyjedzie
z hurtowni z nowym kołem. Dzwoniliśmy też do ASO, ale co, w ASO nie mają, tak? Mają, ale na zamówienie na jutro. Na jutro, no. W cenie większej niż w hurtowni. I też oryginał chyba, nie? Tak, tak. I też oryginał. Podsumowując, to tak, dużo czyszczenia, dużo nagaru. Tutaj elementy od spodu samochodu też zostały maksymalnie, gdzie mogliśmy dostać. Dostaliśmy się i poczyściliśmy. Musimy tutaj klientowi powiedzieć, żeby częściej teraz wymienił olej i też następnym razem przy wymianie zastosował płukankę. My to składamy i w zasadzie tyle. Zalejemy nowym oczywiście olejem, nowy filtr i w sumie chyba tyle. W sumie tyle. Tutaj jeszcze jedyny problem, jaki był, to musieliśmy śruby nie chciały od katalizatora wyjść, tak? Musieliśmy troszkę podgrzać i zmienić. No, trzeba było niestety, ale wyjść jeden z całym kolektorem, bo do jednej śruby właśnie tam jest ciężki dostęp, ale taki problem to nie problem. Dokładnie, to już jest przygotowane w międzyczasie. Czekamy na koło i składamy wszystko. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy.